Rozwiąż względem x. Minus 16 jest mniejsze równe od 3x plus 5, co z kolei jest mniejsze równe od 20. A więc mamy taką podwójną nierówność, która, przypomnę, jest skrótowym zapisem dla układu dwóch nierówności, czyli minus 16 ma być mniejsze równe niż 3x plus 5, to jest jedna nierówność, i 3x plus 5 jest mniejsze równe niż 20. Czyli musimy rozwiązać każdą z tych nierówności, a następnie popatrzeć, które x spełniają jedną i drugą. Czyli zacznijmy od nierówności po lewej stronie. Minus 5, prawda? Musimy od obu stron odjąć minus 5. W ten sposób po prawej stronie minus 5 się zredukuje i zostaje nam 3x jest większe równe minus 21. I teraz dzielimy przez 3. I otrzymujemy, że x musi być większe równe niż minus 7. I tutaj z kolei co? Też odejmujemy 5. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam 3x mniejsze równe 20 minus 5, czyli 15. I ponownie dzielimy przez 3. W ten sposób otrzymujemy x mniejsze równe 5. Może dobrze jest narysować sobie, żeby zobaczyć, które x spełniają obie te nierówności, czyli tak. No tu jest gdzieś 0, 5 i minus 7. I teraz tak, x większe równe minus 7, prawda? Czyli to są wszystkie x, które są na prawo od minus 7. Tu wszystkie one. Przy czym minus 7, ponieważ te obie te nierówności są nieostre, to wszystkie x łącznie z liczbą 7. Czyli to jest rozwiązanie nierówności x większe równe minus 7 i, prawda, i x musi być mniejsze równe 5, czyli mamy tutaj 5 i, prawda, mamy w tą stronę. No, czyli rozwiązaniem jest przedział minus 7, 5. No, czyli x należy do przedziału minus 7, 5. Razem z końcami. Inna notacja na to, to jest minus 7, 5. Na te nawiasy, bądź te, oznaczają, że końce przedziałów należą do naszego zbioru rozwiązań.